Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Steelcar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Stalkera Czyste Niebo. Moi drodzy widzowie, strasznie wam się ta seria jak najbardziej spodobała, jak zresztą chyba wszystkie, które aktualnie nagrywam, bardzo się cieszę z powodu łapek, fajnych komentarzy itd., itd. Jednak Stalker chyba nie był nagrywany od miesiąca, więc trochę tutaj już minęło. No ale dobra, dzisiaj gram ponownie, tak więc wracamy sobie do gry, tutaj widzę, że... Dobra, oni są źli. Że idziemy sobie do obozu na naukowców, żeby pogadać z Sacharowem. A jednak po drodze właśnie spotkaliśmy jakichś bandytów, którzy ich tutaj atakują. Czy to są zombie? To są chyba zombie. Tak więc nagrywamy również tym moim nowym sposobem, który widzieliście z Garry's Moda, tak więc jak sam widzicie, inna kamerka i tak dalej, i tak dalej. Ja się muszę strasznie kryć, bo tutaj niestety jest ta bieda, że nie mam ani grosza. Tak więc jeśli macie jakiś sposób, jak to robić miliony rubli, tak, rubli, to mi piszcie. Bo jestem biedny. A muszę po prostu mieć pieniądze zarówno na apteczki, których w ogóle nie mam, mam jedną apteczkę. No i co ważniejsze, na ulepszenie, nie na ulepszenie, co na naprawienie mojego pancerza, które aktualnie po prostu nie istnieje. To sami widzicie, że ja dostaję obrażenia za 5 milionów obrażeń. Tak więc dobra, ja się może tutaj uleczę, apteczkę i to, bo mnie bandaże, zapiszmy sobie gierkę i gramy dalej, tak więc okej. O fuck, on już tutaj jest. Typowy stalker. Czyli jak trafić z akacza 10 metrów? Nie da się! Zginął? Nie, ten następny idzie. Ja pierdolę, ile tu jest. Czemu ja mam pomóc obozu naukowców, skoro oni wszyscy mnie atakują? To oni mi powinni pomóc. Tam są moi chyba. Tu jest jeszcze jakiś wróg, gdzieś za tym. Ja muszę szybko podejść, może mają jakieś apteczki, co nie? Gdzie on się skrył? Co, ja oślepłem? On jest tutaj czy tam? Zapiszmy może, bo ja zginę za chwilę. A, tu! Dobra, gin. Okej, okay. Cześć, jestem z wami. Tam jeszcze coś widzę z drugiej strony, what the hell. Amunicję, wszystko nie, ja muszę mieć apteczki. Dobra, niech oni się strzelają, ja muszę się uleczyć, bo naprawdę istna masakra, jeśli chodzi o mnie. Masz coś? Nie ma. No dobra, trudno. Nic nie zbieram, bo mam, już jestem prawie że na obciążeniu. Dobra, tutaj muszę pomóc z tym czymś. Cześć. Ej, Jezus, myślałem, że mnie bije broń, zapomniałeś. No dobra, to jest Rosjanin, nie potrzebuje broni przecież. Czy też Ukrainiec, nie wiadomo. Dobra, oni są źli. Dobrze wiedzieć. Dobra, jak widzę, dzisiaj się toczy dosyć ciekawy odcinek. Rzadko się zdarzy, żeby na odcinku ze Stalkera było aż tyle nawalania, co nie? O, jest wszystko, tam jakiś wróg jeszcze od tyłu jest, nas atakuje, gdzieś tam jest. Skąd tu tyle zombiaków? A się wystawiłem. Nie strzelaj we mnie, nie strzelaj we mnie. Ale mam mało życia, ja pierniczę. Dobra, to jest po prostu istny hardcore level. Mówiłem, że ktoś nas od tylca weźmie. Widziałem go na mapce, ale myślałem, że jest gdzieś za tym. Ja pierniczę. Dobra, czytamy grę. Lecimy dalej. Minus jest taki, kiedy nagrywam tym OBS-em i kiedy pomimo tego, że mogę wszystko robić z kamerką i ze wszystkim, to nie mogę montować odcinków. Znaczy nie, no mogę bez żadnego problemu, ale właśnie chcę tego specjalnie nagrywać teraz OBS-em, żeby sobie to darować, bo kto nie wie, o co chodzi w ogóle, dlaczego tak nagrywam i tak dalej, zapraszam do Garry's Moda, pierwsze 3-4 minuty mojego gadania i to wszystko się dowiecie, tak więc, żeby nie było potem, ła. Dobra, lecimy, wczytujemy i szybko trzeba spadać, bo tu jest za dużo ludzi. Ej, to jest mój, nie strzelaj we mnie, debilu. Tam są wrogowie. Zabił ich? Nie. Tak, nie. Czemu zapisałem równo przed tym, jak dostałem obrażenia? Ile ich to jest w ogóle? Dobra, YOLO, full auto. Nie, no serio, czekajcie, ja może zmienię broń. Na coś o wiele lepszego. Czekam na hejty rusofilii. Nie wiem, to ma celownik, po prostu tam, gdzie celujesz, to te kulki, prawda, prawie lecą, więc... Ja strasznie o wiele bardziej wolę tą broń niż od akacza w przypadku Stalkera, jak to brzmi strasznie. O wiele bardziej wolę broń belgijską niż rosyjską w przypadku grania w Stalkera. Nie wierzę w to, co ja mówię. Bo jak się nie mylę, to L95 jest chyba belgijską bronią, prawda? Jak coś to mnie poprawcie śmiało. Nie można poprawić, wiadomo, każdy człowiek to błędy popełnia, tak więc. Dobra, zginął następny. Pomóż Stalkerom. Zadanie nie powiodło się. Co? Jakieś zadanie tam miałem, nawet nie widziałem o tym. Zapiszmy może sobie. Tutaj. Patrzę na tą mapkę i patrzę. Serio, nie mają żadnych apteczek. No rozumiem, że nie potrzebują raczej, ale o, bandaż to zawsze coś. No ale kurde, ja potrzebuję. Okej, typowe odgłosy zony. Dobra, tak więc idziemy sobie dalej. To są moi, tutaj za chwilę będą wrogowie.
Dobra, taką odległość nie ma co teraz marnować amunicji, tak szczerze mówiąc. Wolę sobie podejść, zwłaszcza, że tutaj gdzieś jest wróg. Oczywiście, że normalnie celowałbym w głowę, ale szczerze mówiąc, broń się zacięła, serio. No, ale szczerze mówiąc... No dobra, broń obozu naukowców, dobra. Spoko, udało się wszystko, tak więc zginęli. Ja tutaj mam chyba, to jest przewodnik? Samodnik jakiś, dobra, my mamy tutaj misję, żeby pogadać z Sacharowem. Weźmiemy sobie tą broń, same drzwi się zamykają? Tak, spoko. Pamiętam bardzo dobrze, obóz naukowców, tylko trochę inny, znaczy on wygląda tak samo, tylko w innym miejscu, może tak, co nie? Bo to chyba nie jest to samo miejsce, no raczej na pewno nie, dobra, cześć. Dasz mi jakoś przejść? Halo, ziomuś, mam z tobą pogadać, o dobra. Wiem, że był tu Strzałok, co o nim wiesz? Tak, był, nadwiedział bardzo dużo, wiele więcej niż inny, mówił nawet, że był w centrum zony, oczywiście nie wierzyłem mu, chociaż pokazywał mi fotografię, gdzie jest Strzałok. Zawarliśmy z nim umowę, obiecał przeprowadzić badania polowe, jednak naszych eksperymentalnych modeli urządzenia blokującego emisję psioniczne, a my przyrzekliśmy, że w zamian dać mu ostateczną wersję. Strzałok uważał, że urządzenie umożliwił przejście przez mózgo z węgla. Daliśmy mu prototyp i wszedł do fabryki, więcej nie mieliśmy ani jego, ani prototypu. Ale sygnał się urwał. Jak najść Strzałoka. Jeśli Strzałok jest w fabryce, dostanie się do środka bez urządzenia ochrony psionicznej. Wow, coś pierdykło. Z fabryki. Mają wyraźną strukturę impulsową. Okej. Okay. Udało się ujść życiem z fabryki, jeden będą znaleźć dokumenty techniczne. Dokumenty mogą pomóc wyjaśnieniu, co znajduje się w fabryce i odkryć źródło, tak potem pomóc znaleźć te dokumenty. Dobra. Z miłą chęcią, pomogę ci. Okej, dostałem tutaj misję od niego. Czy on ma coś ciekawego? Ja pierniczę! Czy ja nie mam kasy? Mam trochę amunicji, ale... Chociaż dawaj, ile to jest warte? Nic. Spoko. 5,56. Nie, to się tylko jej dostanie. Potrzebuję czegokolwiek, żeby to chociaż naprawić, żeby cokolwiek naprawić. Ja muszę mieć naprawdę sporo pieniędzy. Dajcie mi jakieś więcej rubli. Dobra, moi drodzy, spadamy, mam jakąś misję, może da nam coś ciekawego. Chociaż pójście do fabryki bez żadnej apteczki i zabezpieczenia. To będzie ciekawie. Będzie bolało na pewno. Mózgo z węglarz, na pewno go kojarzycie, kto oglądał moją poprzednią serię ze Stalkera, poprzednią część jakby. Jak sam wiecie, to co tutaj się dzieje wcześniej. Prawda? Tak mi się... tak, dobrze chyba. No, ten obóz naukowców w innym miejscu był na początku, inaczej wyglądał w innej części Stalkera, no ale to jest tradycja. Dobra, czekajcie, czy może mam jakieś tutaj ciekawe skrytki? Nie. Tu mamy odszukaj peda, tu mamy zombie, no dobra. Oczywiście zombie nie mogło zabraknąć, no jak żeby inaczej. O, proszę bardzo. Dobra, ja może już założę jakąś broń, no bo nie chcę nikogo spotkać. Gdzieś tu jest jakiś jeden typek, ktoś mnie widzi, ale ja go nie widzę. Czy mogę sobie tu wejść? Mogę, ale nic tu nie ma, no dobra, myślę, że coś ciekawszego będzie. Ja chcę moje ten niebezpieczeństwo ograniczyć do minimum i pójść tylko tam, gdzie powinienem pójść, tak więc tak, na pewno nie tutaj, no ale niestety inaczej nie przejdę. Krytyczny poziom, nie, niebezpieczne, fuck. Pół życia traciłem. Dobra, tędy też nie przejdę. Odszukaj, no dobra, idziemy od tej strony, tam jakby dookoła. Dobra. Tutaj oczywiście taki bait, hej ty graczu, wejdź tutaj. Tutaj nie ma żadnej emisji, wcale. F5. To za chwilę będą gdzieś zombiaki, bo widzę, że szły. Są już gdzieś tutaj, za tym będą, za chwilę się spotkamy. I to będzie masakra, bo ja nie mam tutaj de facto żadnej osłony. Tutaj nie mogę wejść, bo jest specjalnie ustawiony przecież płotek. Chyba, że będę mógł na to wskoczyć i jakoś tutaj przejść, zrobić jakiś YOLO parku. A nie, dobra, nawet tutaj można przejść na luzie. Wybrałem mnie zombiaki. O, cholera jasna. Znowu emisje. A jak ja mam tutaj wejść? Jak tutaj emisje są pisoniczne takie, że o Jezusisko. Patrzcie na to, patrzcie jak ja mam promieniowanie. Wódeczka. Dobra, może nie teraz, bo za chwilę będę walczył. Spadaj, zombie! O cholera, ile tu jest. Coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie istna masakra. Znaczy dobra, tu mam quicksave'a, no to powiedzmy, że będzie jakoś lepiej. Tylko, że no właśnie. Jak to wygląda? Jak to może być? Gdzie ja w ogóle zapisałem? Po tym jak dostałem te pół życia mniej? Tak jest, no dobra, to nie, no musimy się jakoś tutaj, czekajcie, zaryzykujemy, pójdziemy sobie tutaj szybko, wbiegniemy może gdzieś tam. A jak zginiemy, to zginiemy, to zrobimy sobie znowu save'a. Tutaj naprawdę te
psioniczne shity, to jest masa. Ej, tutaj tego już nie ma. Czyli tylko jak tam podejść. What the fuck? Czemu ja gram na weteranie? Powiedzcie mi, czemu? Czemu mi znajomy zmienił poziom? Nie no, trzymamy, dalej gramy, tak, nie ma bata. Tylko muszę sobie tak, muszę pierw ulepszyć, znaleźć chyba 10 tysięcy rubli najlepiej. Ogarnę to wszystko. Po pierwsze to muszę poczekać na tych zombiaków i jakoś się tutaj schronić. No może dałbym im przejść, szczerze mówiąc, chociaż tam jak dojdę, to ginę. Ja wiem, to też nie ma sensu. I tutaj można na górę wejść jakoś? Czy coś? Nie wiem. Poczekam może, żeby te zombiaki sobie przeszły, bo ja nie chcę się z nimi walczyć aktualnie. Bo to by było iść na masa. Czekajcie, to jest drabina. Nie mogę nawet biegać. Ja pierdolę, jestem przeciążony na maksa w ogóle. Znaczy może nie przeciążony, ale... O tak, oczywiście drabina musi być zniszczona, no jak żeby inaczej. Normalny, prawdziwy stalker by po prostu tam wskoczył. Ale nie ja. Chociaż to nie zmienia faktu, że mam 100 kg obciążenia na plecach. Więc to jest niemożliwe, no ale... Dobra, tam nie mogę pójść. Tutaj są zombiaki, więc cholercia jasna się narobiło się. No zapiszmy sobie, bo już są tutaj coraz bliżej. Są tak naprawdę dwa wyjścia. Pozwolić im przejść. Albo drugie, skryć się za tym i zacząć w nich nawalać. To by było chyba jedyne sensowne, szczerze mówiąc. Czy oni mnie zauważyli? Jeszcze nie usłyszeli mnie, dobra. Mówię, chyba się raczej tutaj skryjemy i spróbujemy ich sami zabić. To będzie trudne. Ale nie, niemożliwe. Ej, dobra, niech oni sobie idą. O Jezu, wszystko ich tu jest pięciu. What the fuck? Dobra. To niech oni sobie idą. Mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie zauważą. Ja sobie zapiszę tutaj. I sobie po prostu przejdziemy obok nich, tak jakby. Mając nadzieję, że mnie nie usłyszą i nie znajdą. No niech oni sobie jeszcze przejdą. Ja sobie może tutaj na kucaku jakoś pójdę. Ich jest pięciu, to jest o wiele za dużo na mnie. Znaczy, teoretycznie dałbym radę, ale szczerze mówiąc, nie ma co w ogóle ryzykować. 12 minuta nagrywania. Fajnie tym OBS-em to wygląda. Ja pierniczę. No, cieszę się strasznie. Dobra. Nie widzą mnie. F5. Spadać! Muszę to jakoś przeskoczyć. Nie słyszycie mnie, jesteście tylko zombiakami, nie macie mózgów, idźcie stąd. Dobra, jest dobrze, przeżyłem. Teraz tak, bo tutaj mam misję, czyli oszukaj PDA z dokumentami, gdzieś na końcu fabryki, czyli wychodzi na to, że tam pewnie gdzieś może być przejście. Strasznie kocham ten świat Stalkera. Dlaczego oni nie kontynuują następnej części, która była w planach? Tylko zawieszono. Zapiszmy sobie, na razie nikogo nie widzę, będzie spoko. Czy to może będą jakieś schow... Nie róbcie sobie jaj. To psioniczne gówno mnie atakuje. Już mam fazę. Nie wiem, szczerze mówiąc, co mam teraz robić. Fuck you! Mam mało życia, zostawcie mnie! O nie, to jest ten durnowaty pies! Jak ja go nienawidzę! Gdzie jest ten durny pies? Chodź tu! Wali na łeb dosłownie. Dosłownie w przenośni. Chodź tu, dawaj te swoje durnowate klony. Nie wiem, gdzie jesteś, ale chcecie zabić. O, tu jest coś, znaczy to są jego klony pewnie, tak jest. Nie ma sensu na to amunicji tracić. Dawać mi akacza. O, mam dwa nawet, nie wiedziałem skąd. Gdzie on jest? Co jest do cholery jasnej? Gdzie ten durny pies? Tam następny mnie, czyli gdzieś tam jest, dobra. O! Durnowate klony. Od razu się nauczyłem, że... Ała! Fuck you. Apteczka, znaczy nie mam apteczki, bandaże. Poruchało ich! Poruchało tych, co stworzyli tą grę! Czy oni nie wiedzą, że Stalker jest noobem? Rozumiem, że to jest Stalker. I tu jest, nawet jak grasz na najłatwiejszym, a nie grasz na najłatwiejszym, znaczy ja nie gram chociaż. To już jest taki poziom hardcore jak w innych grach, no ale bez przesady. Dawaj mi szybko akacza, proszę. Biegniemy tam. Na psa, na tego głównego. Jak go zabijemy, to potem będzie jeździ. To jest chyba on. Tak jest, gin! Dobra, zginął. Tylko, że... no właśnie. Bije mnie trzech innych. Tych zwykłych, które są równie głupie. Fuck you, durne psy! O Jezu, w co ja gram? Udało się. To jest jakaś anomalia znowu. Nie, granat! Ty głupi, nie to!
Nie śrubkę. No, co jest? Czemu mi nie chce... Pod którym przyciskiem był? Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale pod ósemką? Nie wiem pod którym on był. Mówię, jakiś może artefakt tu będzie. He, żartuję. Dobra, ja to nawet nie wchodzę, co nie, tak już mnie trochę spaliło. Dobra, nie ma co ryzykować. Dobra, czy tu jest jakieś wejście, bo tu mi pokazuje punkcik. Tutaj widzę znowu jakieś anomalie z dupy. I tutaj... O. O. Czy to jest to? Tak jest. A, moja głowa mi pęka. Nie mogę myśleć. Iwan nagle nas zaatakował. A, głosy w mojej głowie. Ta cholernia emisja psioniczna. Okej, też mnie coś atakuje. Też czuję, że ja tego nie przeżyję. Coś czuję, że ja tego nie przeżyję. Pięciu typa znowu tam jest, tych kupik zombiaków. Idźcie stąd. Oni są już daleko, więc mi to tam szczerze mówiąc nie obchodzi. Dajcie to głośniej. Co, słyszeliście to? Gierka jest cicho, tak więc no muszę tak mieć niestety w czas nagrywania, bo strzelanie w tak, że jest bardzo głośne, tak więc... Nie wiem, czy nie da się zmienić w ogóle jakoś głośności samego strzelania, bo to by było dla mnie przydatne. Te zombiaki pewnie ich atakują, zobaczmy w ogóle mapkę. Nie, są gdzieś dookoła, ale wszędzie dookoła ich jest mnóstwo. Napiszmy może. Ja ich tam widziałem, ale nie wiedziałem, że to są oni. Skąd ja mam wiedzieć? Dobra, pójdziemy dookoła do tej bazy. Masakra normalnie, masakra. Szybko muszę się cofnąć, bo ja ich tak już tak patrzę, taki what the fuck, już wstaje we mnie nawala. Ja dosłownie jestem na dwa strzały, ale to mi się podoba. Że nie przeżyję 500 strzałów milionów serii, tylko ginę od razu. Tak ma być, taka prawda. O, okej, dobra, czy tam wejście do tej bazy jest tylko z tej strony? Niemożliwe, bo z tej strony też zombiaki wchodziły. Zapiszmy może tak dla pewności. Dobra, jest dobrze. Tu jest jakaś fajna ciężarówka. Szkoda, że nie można pojazdów używać. Wiem, że gdzieś można było, ale na czym moda trzeba było ściągnąć, to pamiętam też z tym na pewno. Ale nie wiem, dobra, idziemy oddać tą misję. I myślę, że na tym zakończymy też dzisiejszy odcinek, moi drodzy widzowie. 17 minus 17 sekund, chodź tu. Co jest? Chodź tu, Jezu, wszystko jak ten cień wygląda, ja bym się już wystrachał normalnie. Okej. Oto dokumenty. Szkoda tych młodych ludzi, mam szczerą nadzieję, że ich poświęcenie poszło na marne. Spójrzmy na te dokumenty. Bardzo ciekawe. Część moich podejrzeń potwierdza to zdecydowanie. Ciekawe, doskonale! Otrzymaliśmy odpowiedzi na wiele pytań, ale potrzebujemy czasu na pewne drogę. Co się dzieje? Nie można dokładnie. I w tym przypadku najbardziej mam do czynienia z konstrukcją stworzoną przez człowieka. Te dokumenty. System chłodzący. O, proszę bardzo. Uszkodzenia systemu chłodzącego, tak? Uda się. Muszę to jeszcze rozważyć, więc udaje się dążyć do Lewusa i jego grupy talkerów. Będę. Gdy tam dotrze. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on się wam jak najbardziej podobał. Ja wam oczywiście życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak więc tu OBS, tak jest, proszę. Cześć, trzymajcie się. Papa, nie zapomnijcie o łapce w górę.